Głośniej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Świetnie. Jak ksiądz proboszcz wspomniał, mam na imię Sebastian, to jest moja żona Agnieszka, to jest nasza solistka Gosia. Przywitajcie ciepło. Mamy przyjemność być w Stanach już po raz trzeci. Marzeniem Gosi zawsze było pojechać do Stanów. No to jest. Byliśmy tutaj na waszym festiwalu piosenki religijnej. Byliśmy już wiele lat temu, być może ktoś już nas słyszał, ale przygotowaliśmy dla was dzisiaj taki program złożony z najbardziej znanych naszych piosenek, bo zespół już istnieje 17 lat. Pochodzimy z centrum Górnego Śląska, z takiej miejscowości Leszczyny. To jest 350 km stąd, więc kawał drogi wczoraj przyjechaliśmy. Ja bardzo lubię mówić, ale już tyle słów dzisiaj mądrych padło, że zaczniemy tak wprowadzająco od pewnej piosenki, która właśnie wprowadzi nas w klimat tych rekolekcji, która opowiada o tym, że ciało nasze jest świątynią i to nie byle jaką, bo świątynią Ducha Świętego. Pismo Święte nas uczy, Słowo Boże, ciało Twoje jest świątynią. Tak jak dbamy o kościoły, żeby było ładnie wysprzątane, czyściutkie, tak jak pielgrzymujemy do różnych sanktuariów, tak ja was zapraszam na pielgrzymkę do własnego, osobistego sanktuarium. Sanktuarium Twoje. Następna piosenka, taka bardziej radosna, weselsza, nosi tytuł Lawina. Może ktoś zna z YouTube'a czy z naszych koncertów. W tej piosence chodzi o to, że
żeby zwracać uwagę na takie najdrobniejsze nasze gesty. Bo nawet uśmiech, nawet powiedzenie komuś dzień dobry, taki mały impuls dobra może uruchomić lawinę. Tak jak w górach lawina zaczyna się od takiego jednego płatka śniegu, który powoduje, że rusza sobie śnieg, kulka mała, potem kula wielka, ogromna i potem już jest bardzo duża siła. Tak jest też w naszym życiu z dobrem. Wystarczy taki mały impuls dobra, dlatego codziennie możemy włączyć się w taką lawinę. A my teraz zaproponujemy Wam tutaj taką naszą wspólną lawinę dobra. Oddaję mikrofon. Moi kochani, no to zapraszamy Was do takiej małej lawiny dobra. Czy chcecie tu i teraz w Stanach, aby taka lawina się odbyła? Wow, super. No to słuchajcie, co trzeba zrobić? Trzeba odwrócić się do sąsiada po prawej stronie, po lewej, do tyłu. Uśmiechnąć się właśnie do swoich tutaj bliskich sąsiadów, którzy obok nas siedzą. Można podać rękę, na przykład jeżeli tej osoby nie znamy z imienia. Można się przedstawić, powiedzieć jak mamy na imię i od razu jest uśmiech na twarzy. I to jest nasza lawina dobra, tu i teraz. Następna piosenka być może też znana. Nauczymy się jej refrenu. Ona nosi tytuł Wypas. Chodzi o to, że każdy, kto żyje blisko Pana Boga, tego Pan Bóg prowadzi po tej właściwej ścieżce życia. Jak żyjemy blisko Pana Boga, modlimy się, chodzimy na lekcje religii, do kościoła, słuchamy mądrych kazań, to Pan Bóg na pewno nam wskaże tę właściwą drogę. I ten prawdziwy wypas, jak już nam nie będzie niczego brakować, nie będziemy za niczym tęsknić, taka pełnia szczęścia jest tylko w Panu Bogu. Żadna rzecz, żadna gra, smartfon, PlayStation, telefon,
tablet, komputer nie da nam takiego szczęścia trwałego. Tylko Pan Bóg. I chcę, żebyśmy się teraz nauczyli refrenu. Gosia powie Wam tekst, a Wy powtórzycie. Dobra? Zaczynamy. Proste będzie. Uwaga. Nie trzeba mi nic. I nie boję się. On po właściwych ścieżkach. Wiedzie mnie. I tak sobie będziemy śpiewać. Jedziemy, wypas! Rockowa, dynamiczna piosenka. Piosenka tytuła z naszej płyty Obrońca. Ktoś kochał Cię, gdy jeszcze Cię nie było. Każdy z nas potrzebuje obrońcy, ale takiego obrońcy, który nas obroni przed różnymi takimi złymi podszeptami, że o, jesteś do niczego, tyle razy Ci się nie udało, znowu te same grzechy, daj sobie spokój. To jest głos szatana, przeciwnika naszego, przeciwnika Pana Jezusa, który chce nas z tej drogi szczęścia, o której śpiewaliśmy przed chwilą, ściągnąć. On będzie robił wszystko, żebyśmy popełnili coś złego. A łatwiej jest, pytanie do Was, czy łatwiej jest zrobić coś dobrego, czy złego? A nieprawda. Łatwiej jest zrobić coś złego, oczywiście, więc potrzebujemy siły, potrzebujemy obrońcy, potrzebujemy takiej mocy od Pana Boga. I teraz uwaga, takie małe zadanie, numer jeden dla Was. Jak wrócimy po rekolekcjach do domu, to szukamy w domu największego lustra, jakie masz. To może być, nie wiem, w szafie takie lustro, albo gdzieś tam w przedpokoju, czy generalnie największe lustro. Uwaga teraz! Stajesz pół metra przed tym lustrem, patrzysz sobie w oczy, uśmiechasz się do siebie, mówisz: jestem fajny, jestem fajna.
Nie muszę nikogo udawać, żeby być sobą. Pan Bóg mnie kocha, Pan Bóg chce mojego szczęścia i jest moim obrońcą. Cztery pytania, proste. Jeśli ktoś będzie znał odpowiedź, podnosi rękę w górę. Wybieramy osobę, która przychodzi do odpowiedzi. No i oczywiście trzeba się przedstawić. Można imię, z której się z klasy. Nie znacie się też, może my was nie znamy na pewno. Odpowiadamy, odbieramy nagrodę. Cztery szanse, zapraszamy. Dobrze, moi kochani, ja zacznę od pierwszego pytania. Myślę, że będzie proste. Troszkę dam podpowiedzi, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Pytanie brzmi. Niedawno, w poniedziałek, ten, który był, to była taka data, może przypomnę, 2 kwietnia. I to była pewna rocznica związana z pewnym bardzo ważnym człowiekiem. Wiecie, o kogo chodzi? No dobrze, no to o kogo chodzi? Chodź do mnie. Chodź, ty byłaś jedna z pierwszych, która miała rączkę w górze. Poproszę najpierw ciebie, żebyś się przedstawiła i powiedziała, z której klasy jesteś? Pierwszej. Jak masz na imię? Maja. No i o kogo chodzi? Jan Paweł II. No brawo, pięknie. A czy wiesz, poczekaj jeszcze, Gosiu, a 2 kwietnia co się wydarzyło? Co, jak... Jak ta data jakoś ma się do właśnie Jana Pawła II? Bo Jan Paweł II wtedy umarł. Właśnie. Tak. A wiesz, która była rocznica śmierci Jana Pawła II? Druga. No, 12.
2 plus 10 to 12. Coś z dwójeczką było związane. Dobrze. Brawo. Brawa wielkie. Jeszcze taką informację powiem. Jeśli padnie poprawna odpowiedź, to jest taki sygnał, a jeśli zła, taki. No, to wiadomo już teraz. Dobrze, drugie pytanie. Myślę, że też będzie proste dla was. Damy radę. Kochani moi, kiedy Pan Jezus był na ziemi i sobie tutaj działał i nauczał, ty już wiesz, tak? Znasz już odpowiedź. To między innymi oprócz tego, że mówił bardzo mądre słowa i przypowieści, również czynił cuda. Ja bym teraz chciała, aby ktoś tutaj na środku wymienił nam na przykład 3 takie cuda. Czy komuś się... Taki chłopczyk się tam zgłasza, ale chyba go nie wezmę. Taki wysoki. Słuchajcie, nikogo nie widzę, ale sobie przejdę tutaj pomiędzy wami i wyciągnę kogoś. Przepraszam. Czy ty wiesz, kto to i jakie to są cuda? Potrafisz wymienić? Jak masz na imię? Ola. Z której klasy jesteś? Z drugiej. Super, no to czekamy. Jak myślisz, co to za cuda mogą być? Jeden, że Pan Bóg zamienił wodę w wino. Doskonale. Drugi, że uzdrowił takiego chłopczyka, który nie mógł mówić. I trzeci, że... uzdrowił niewidomego. Ogromne brawa! Brawo! Mamy nagrody, gratuluję ci serdecznie. Świetna odpowiedź. Proszę bardzo, dla ciebie mamy też nagrodę, Agnieszka Ręczy. Coś chyba za proste przygotowaliśmy te pytania, bo tutaj to idzie jak składka. To może ja coś trudniejsze. O, Sebastian sobie z wami poradzi. Powiem wam takie pytanie, które na pewno będziecie, na które znać, będziecie odpowiedź. Czekają nas jakieś święta. Wszyscy wiemy, że wielkanocne. Te święta wielkanocne poprzedzają takie ważne dni. Takie 3 ważne dni. Jak te dni się nazywają? Zapraszamy tutaj do nas, śmiało. Jak masz na imię? Jan. Z której jesteś klasy? 4. Jaka jest odpowiedź? Wielki czwartek, wielki piątek i wielka sobota. Tak, a jak te dni mają taką specjalną nazwę? Takie 2 słowa. Czy jesteś ministrantem może? Nie. Nie jesteś. Kto wie? Dobrze powiedział, ale te dni mają taką specjalną nazwę. Poczekaj, dla ciebie nagroda oczywiście. Kto powie, jakie te dni mają taką specjalną nazwę? Takie 2 słowa. Na pewno jesteś ministrantem. Tak? Nie. Och, ale wiesz, jak masz na imię? Ja Serafin. A ja myślałam zawsze, że tylko ministranci wiedzą. Do której klasy chodzisz? 5. Jaka jest odpowiedź? Wielki tydzień. Wielki tydzień jest od niedzieli palmowej. To słowo jest na ty i na p. Kto po... Teraz z tej strony. Tak, teraz może jakąś dziewczynę, bo cały czas... Tutaj chłopcy nam odpowiadają. Zapraszamy do nas. Jak masz na imię? Martyna. Z której jesteś klasy? 6. Jaka jest odpowiedź? Triduum paschalne. Brawo! Pięknie! Dla ciebie gazetka. Brawo. Oczywiście nasz automat musi potwierdzić. Tak. Prawidłowa odpowiedź. I ostatnie już pytanie, Agnieszka. No moi kochani, jeżeli wam tak dobrze idzie, no to ja się zastanawiam, muszę jakieś takie pytanie z górnej półki wymyśleć. No dobra, wymyśliłam. Pytanie brzmi, jak ma na imię pierwszy papież? Mianował go sam Pan Jezus. O, nie podpowiadaj tak. No, ale chciałem ułatwić.
Pierwszy papież. No to teraz ze środeczka. Chodź tutaj. O, tak o ciebie chodziło. Zapraszamy ciebie. Tak, chodź do przodu, żeby wszyscy widzieli. Poproszę ciebie, jak masz na imię? Damian. Z której klasy? Z pierwszej. No dobra. No to jaka jest odpowiedź? Pierwszy papież, jak miał na imię? Franciszek. To jest obecny papież. O, uwaga, papież. To jest obecny papież. Papież Franciszek, a no to pomyśl. Kto twoim zdaniem? Pomyślisz jeszcze? To był jeden z apostołów. Wpadniesz na jakiś pomysł? Jeden Nie. z 12 apostołów. No to może podziękujemy tobie. Ojej, teraz z tej strony. No dobra. Gosia tam zaraz kogoś fajnego wybierze. Słuchajcie, was jest po prostu tak dużo. Jak masz na imię? Patrycja. Klasa? Druga. No i jaka odpowiedź? Jan Paweł I. Nie! Niestety. Rzeczywiście Jan Paweł I był... Bardzo krótko jego pontyfikat trwał. 30 dni tuż przed Janem Pawłem II. Ale nam nie, chodzi o pierwszego papieża, o pierwszego, jednego z 12 apostołów, którego mianował sam Pan Jezus osobiście. To ja tutaj idę, na same tyły idę, żeby się nie czuli pokrzywdzeni. O! Nagrodą jest taka specjalna naklejka z QR-kodem, który jak się zeskanuje telefonem, to super sprawy tam wychodzą potem. Oczywiście z nazwą. No dobra, strony. No to która klasa i jak masz na imię? Mam na imię Piotrek, 6 klasy. No to ja już wiem, że ty będziesz wiedział, jaka to jest odpowiedź. Święty Piotr. Brawa! Piotrek musiał wiedzieć, że to jest jednak Święty Piotr. To był dobra, pierwszy odpowiedź. Papież. Naklejka dla ciebie. Brawa wielkie dla Piotrka, który nosi imię od pierwszego papieża, świętego Piotra. Słuchajcie, dobrze. Teraz piosenka Jak to jest, co to wszystko znaczy. To jest piosenka, żeby zachęcić tych wszystkich, którzy na przykład zobaczą gdzieś jakiś film, przeczytają jakąś książkę albo w internecie coś, co się kłóci z naszą wiarą, z tym, co się uczysz na religii. No bo czasami oglądamy jakiś film i tam jest jakaś sytuacja, zdarzenie, które nam troszkę nie pasuje. Niektórzy ludzie sobie tak nic z tego nie robią, ale my chcemy was zachęcić do tego, żeby pytać, żeby jak najwięcej pytać, jeśli sprawa dotyczy naszej wiary, żebyśmy wzrastali, żeby nasza wiara rosła razem z nami. Żeby nie było tak, że jak będziemy dorośli, to gdzieś będziemy umieć języki, będziemy wykształceni, a nasza wiara i wiadomości o Panu Bogu będą takie malutkie, tak jak ubranko, jakbyś w wieku 15 czy 20 lat chciał założyć ubranko do pierwszej komunii, to jakie będzie? Za małe, za ciasne. I niektórym ludziom właśnie nasza wiara wydaje się za mała i za ciasna, ponieważ jej nie rozwijają. Pytajcie jak najczęściej, jak to jest? Jedziemy i śpiewamy wszyscy razem, jak to jest?
się życie bierze, zadaj sobie kilka pytań, zanim powiesz pierwsze. Hej panowie, skąd ten smutek? Dziś was informuję. Każdy, kto to z sercem szuka, w końcu go znajduje. Jak to jest? Jak to jest? Jak to jest? No proszę poznać się. Jak to jest? Kto mi wytłumaczy? Jak to jest? Czegoś nie rozumiem. Teraz już teraz. Jak to proszę poznać się? Następna piosenka nosi tytuł W rytmie serca. Wiemy dobrze, że nasze serce cały czas bije, bo gdyby nie było, to byśmy nie żyli, prawda? Ale mamy tych uderzeń określoną ilość. Miliardy, miliardy, ale Pan Bóg tylko wie ile. I na pewno mamy mniej niż wczoraj. Jutro będziemy mieli mniej niż dzisiaj. I z każdym uderzeniem tego serca zbliżamy się. Właśnie gdzie się zbliżamy? Czy się zbliżamy do Pana Boga? Mam nadzieję, że tak. Jak rano się obudzisz, to poproś, żebyś wieczorem nie musiał się tego dnia wstydzić. Podziękuj Panu Bogu za to, co się udało. Nazywamy to rachunek sumienia, tak? Najlepiej robić go codziennie wieczorem. Panie Boże, dziękuję Ci, że udało mi się być dobrym, zrobić to, tamto dzięki Tobie, ale też przepraszamy za to, co nam się nie udało. Przepraszam kolegę, wysłałem SMS, przepraszam Cię, że powiedziałem źle o Tobie, przepraszam Pana Boga za wszystko, co mi się nie udało i żebyśmy każdy dzień przeżywali pięknie, przeżywali z Panem Bogiem i wypełniali Go dobrem, w rytmie serca. Poczujesz, że mi jest znak, to, że się aż podziękuję za kolejny dzień.
Teraz dla was zadanie już takie konkretne na jutro. Uwaga, śpiewaliśmy na początku piosenkę Lawina, jeszcze ją zaśpiewamy na końcu, ale uwaga. Wykonujemy takie zadanie. Na karteczce, może być mała, może być duża, to już zależy od was, piszemy taki tytuł. Moja lawina dobra. I teraz tak, propozycje. Co możesz zrobić, co mogę zrobić, żeby uruchomić lawinę dobra? Co w moim życiu takiego, które się da wykonać oczywiście zadanie? To może być postanowienie wielkopostne, to może być jakaś propozycja dobrego impulsu, dobra. Śpiewaliśmy o tych właśnie małych gestach. Co mogę zrobić, żeby włączyć się w lawinę dobra? To może być praca plastyczna, może to być rysunek, może być to tylko napisane. Podpisujemy oczywiście imieniem i klasą, bo będziemy losować nagrody. Takie fajne jutro będą. Takie gumowe opaski z hasłem ewangelizacyjnym. Niektóre z nich świecą w nocy same. Nie trzeba baterii. Takie fajne opaski ewangelizacyjne będą nagrodami. I jeszcze inne nagrody będą też. Dla tych, którzy zostaną wylosowani, przy wejściu jutro będzie tam taka skrzyneczka stała przy wejściu i każdy, kto wchodzi, wrzuca tam swoją karteczkę z lawiną dobra. Przypominam, tytuł Moja lawina dobra. Może być jedna, dwie, trzy, może być nawet pięć propozycji. To zależy od was. Może być rysunek również. Może być rysunek, technika dowolna, maksymalny format A4. Może być zwinięte, poskładane, wszystko zależy od waszej inwencji. Moja propozycja lawiny dobra. Wszystkie z tych prac będą ofiarowane w czasie mszy świętej Panu Bogu przez księdza. Także wszyscy zostaną nagrodzeni na pewno przez Pana Boga, a przez nas również też jutro. To jest zadanie na jutro, a póki co zaśpiewamy piosenkę pod tytułem Niebieska. Za chwilę się tu zaświecą takie niebieskie światełka. Ta piosenka jest, jak myślicie, o czym? No o niebie. Pan Jezus powiedział, niebo jest wśród was. Królestwo Boże jest wśród nas, jeśli jesteśmy dla siebie dobrzy, życzliwi, jeśli szanujemy siebie nawzajem. Królestwo Boże jest wśród nas. Na końcu będzie taki tekst, niebo blisko jest, zaśpiewamy sobie wszyscy. Ale uwaga, ręka w górę, kto był już u pierwszej komunii świętej? To uwaga teraz, będzie okazja, żeby pójść do pralni, ale nie ze swoją bluzą, nie ze skurteczką, ale z duszą. Dusza też wymaga wyprania, bo jak się przez życie idzie, to się człowiek pobrudzi. Tak jakbyś przez dwa tygodnie, przez miesiąc chodził, uchodziła w jednej bluzie, no to będzie poplamiona. Tak samo nasze sumienie, nasze serce też w życiu się poplami. Coś tam okłamiemy, coś brzydko powiemy, coś odpyskujemy. I ta dusza się tak poplami troszeczkę, więc trzeba też ją oddać do pralni. Ta pralnia jest w waszym kościele, w konfesjonale, to jest pralnia dla duszy. Dusza też ma swoje potrzeby, też ją trzeba wyczyścić i serduszko mieć czyste. Dlatego już zachęcamy, a niech nam pomoże w tym właśnie piosenka o zrzuceniu tych łachmanów brudnych, grzechów i żebyśmy pięknie przygotowali się do Wielkanocy. Niebieska.
teraz uwaga. Zanim przejdziemy do kościoła, przypomnimy sobie na koniec i zaśpiewamy wspólnie piosenkę Lawina. I przypominam o zadaniu na jutro. Moja lawina dobra. Zapraszamy Was również na naszą stronę www.testimonium.pl. Jest nasz Facebook, jest nasz kanał na YouTubie i film z dzisiejszych rekolekcji. Tu stoi kamera, będziecie mogli już dzisiaj zobaczyć w internecie, na YouTubie, przypomnieć sobie te piosenki, te wszystkie treści. Zapraszamy serdecznie. Jeśli ktoś będzie chciał nabyć naszą płytę, to jutro będzie też taka możliwość po koncercie. A teraz razem wszyscy, tak żeby nas w kościele słyszeli. Lawina! Gości. Jeszcze raz. Ale słabe te brawa, jeszcze mocniej.